Marzena Przekwas Siemiątkowska. Na przystawkę kolana. Pomiędzy śniadaniem a kolacją udomawiam pożądanie. Początkowo ostrzy pazury na krzesłach, poufali się wyprowadzane na spacer. Prowadzone podwójne życie od prawej do lewej walką o niepodległość zmysłów. Zaczepne sięganie do kieszeni, otwieranie półk przymkniętych podnieceń, dokazywaniem przed i po. Pozostało wybranie zabawek z kocimiętką. Czytał Bogdan Dmowski.